Witam na kanale. Dzisiaj prezentuję nową Kia Sportage na rynek europejski. Nowy model zyskuje nie tylko kształtem karoserii czy wymiarami, ale jest on przeznaczony wyłącznie dla starego kontynentu, który będzie różnił się znacząco od tego, który trafi na rynek koreański. Nowa europejska wersja Sportage tyłem będzie przypominała nadwozie fastbacka, zawieszonego wyżej i na dużych, nawet 19-calowych kołach. Do tego smukła sylwetka i wiele zrealizowanych pomysłów stylistycznych, takich jak czarny dach. Będzie on sprawiał wrażenie lewitującego, a to za sprawą odcięcia na słupkach C, które kończą się dopiero przy krawędzi bagażnika. Rozwiązanie to jest zaczerpnięte z elektrycznego EV6. Z przodu dominuje czarny kaskadowy grill, a uwagę przyciągają reflektory matrycowe LED w kształcie dwóch bumerangów. Boczne linie nadwozia łączą się z tyłu ze smukłymi światłami do jazdy dziennej. Ponadto europejska wersja będzie miała bardziej drapieżne zderzaki. Nowa Kia Sportage będzie o 3 cm dłuższa od poprzedniej wersji i długość jej będzie wynosiła 451 cm i 5 mm, a rozstaw osi będzie o 1 cm większy i będzie wynosił 268 cm, co w trasie przełoży się na bardziej stabilne prowadzenie. Pojemność bagażnika w nowej Kii będzie to aż o 100 litrów większa w porównaniu do wschodzącej wersji, a jej wartość to 591 litrów. Jeśli chodzi o wnętrze, to miejsce kierowcy jest kompletnie cyfrowe. Przed oczami kierowca będzie miał do dyspozycji bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości, na którym będą wyświetlane wskaźniki i inne informacje systemu multimedialnego. Producent zapewnia pierwszorzędną jakość wykonania, innowacyjne technologie i łatwą obsługę. Konsola środkowa lakierowana na wysoki połysk oferuje różne schowki, miękkie w dotyku przełączniki, natomiast fotel kierowcy i pasażera z tyłu wyposażone są w zintegrowane wieszaki. Co do silników, w nowej Kia Sportage to będziemy mieli do dyspozycji bazową jednostkę turbo benzynę o mocy 150 koni i pojemności 1,6 litra i skrzynię manualną 6-biegową. Drugą opcją to miękka hybryda z instalacją 48-woltową z dwiema możliwościami, przeznaczona dla silnika benzynowego 1,6 turbo benzyny o mocy 180 koni oraz turbo diesla 1,6 i 136 koni. W obu przypadkach silniki te będą współpracować z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów 7 DCT. Najmocniejsza jednostka będzie miała 230 koni mechanicznych, to hybryda, połączenie silnika benzynowego 1,6 i elektrycznego o mocy 44,2 kW i pojemności 1,49 kWh z nową automatyczną hydrokinetyczną skrzynią biegów. Nowa Kia Sportage pojawi się też w wersji plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Samochód ten będzie wyposażony w silnik benzynowy 1,6 turbo benzyna oraz elektryczny o mocy 91 koni. Natomiast układ hybrydowy wygeneruje aż 265 koni mechanicznych. W samochodzie zainstalowano baterię o pojemności 13,8 kWh, co pozwoli przejechać około 50 km w trybie czysto elektrycznym. Nowa Kia Sportage zadebiutuje w Polsce 1 września. Natomiast w Polsce nowy SUV pojawi się w styczniu 2022 roku. Co do ceny, to nie jest jeszcze do końca znana. Jednak ma być niższa od Hyundai Tucsona, który w wersji bazowej Modern kosztuje 105 900 zł. Dzięki za obejrzenie filmiku, zapraszam do pozostawienia suba, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!